moi drodzy, słuchacie audycji, odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Jarkiem Szeją. Witaj, Jarku. Witam serdecznie. Jarku, wielkie gratulacje. Po pierwsze, wielkie gratulacje za sezon 2016, który w waszym wykonaniu był bardzo dobry, po prostu bardzo dobry. Dzięki. No, staraliśmy się, no, było dużo pracy, nie tylko nas jako załogi, ale całego teamu, więc uważam, że może początek nie był najlepszy, ale wyszliśmy obronnie z całej sytuacji i na pewno w tych najcięższych sytuacjach, najtrudniejszych rajdach pisaliśmy to bardzo dobrze i dzięki temu udało się zrobić ten tytuł. I myślę, że to też wiesz co hartuje, jeżeli początki nie są najłatwiejsze, no to wtedy, jeżeli uda się utrzymać dobre tempo, to jest raz, ale też uda się utrzymać pewne nerwy na wodzy i można przywozić wyniki w późniejszych rajdach, zbierać punkty, no to później wychodzą takie wyniki jak wasz z zeszłego sezonu. Na pewno, to hartuje, bo ten początek sezonu dobrze się zaczął. Wygraliśmy pierwszą rundę rajdowych mistrzostw, wygraliśmy rajd Szumawę, no, ale potem mieliśmy serię takich nieszczęśliwych i nie do końca jakby możliwych do przewidzenia sytuacji. No, i to niestety czasami ciężko przychodzi, ale nie poddaliśmy się, walczyliśmy dalej. No, że warto było, że wiedzieliśmy, jak reagować na niektóre sytuacje, wiedzieliśmy, co trzeba zrobić i każdy się starał, no nie tylko ja, jak kierowca, Marcin jako pilot, tylko cały zespół ciężko pracował. Szczególnie przed rajdem Barum, że wiedzieliśmy, że rajd Barum to jest taki, może być punkt przełomowy sezonu. Jeżeli wygramy ten rajd, jeżeli pokażemy się z dobrej strony, to może być dobrze. A powiedz, czy uważasz, że rajd Barum to taki najważniejszy, czy największe osiągnięcie wasze w dotychczasowej karierze? Czy to takie osiągnięcie, które no możesz powiedzieć jest twoim największym i jesteś z tego najbardziej dumny? No bo rajd wspaniały, rajd z ogromną historią, rajd przede wszystkim z ogromną konkurencją, która no już sięga, myślę, zdecydowanie powyżej pułapu również mistrzostw Europy. Rajd ciekawy, no a zwycięstwo na takim rajdzie w grupie N, mocno obsadzonej, musi cieszyć. To był taki kamień serca w ogóle po tym rajdzie, patrząc na te przeżycia wcześniej. Wiedzieliśmy, że to naprawdę są ciężkie odcinki, że ten rajd to jest to wezwanie. I wiedzieliśmy, że jeśli się uda, to możemy tą kartę odwrócić. To był największy nasz życiowy sukces. Zresztą widać nie tylko jakby z perspektywy naszej załogi, jak przyjeżdżają Polacy, przyjeżdżają obcokrajowcy na rajd Barum i no jest ciężko, no po prostu tam naprawdę rzadko kiedy wygrywa, no nie Czech. Tak. W ten sposób. No to też jest rajd bardzo klasyczny, prawda? Rajd, w którym trudno też przyjechać i z marszu wygrać, co myślę wielu kierowców doświadczyło. Myśleli, że tak, będziemy tutaj konkurencyjni, bo jesteśmy konkurencyjni w innych miejscach, ale jeżeli jedzie się, no klasyczne, bardzo podobne odcinki specjalne, trzeba po prostu złapać odpowiedni rytm. Złapać rytm, bo wszyscy bardzo znają te odcinki. To są klasyczne odcinki jeżdżone lata, no może w jakichś drobnych zmianach konfiguracji, ale naprawdę bardzo dobrze znają te odcinki, jeśli chodzi o lokalnych zawodników. Są niektórzy zawodnicy, którzy się przygotowują tylko do Barum. Tak. No myśmy tam walczyli z Martinem Brezikiem. Taki cel sezonu, można powiedzieć, prawda? Dla niektórych zawodników. Dokładnie, uhonorowanie, jedyna runda mistrzostw Europy. Martin to jest kierowca ze Zlina, który no, od najmłodszych lat pierw jeździł oglądać ten rajd, kibicować, a następnie tam startował. Startował tam kilkanaście razy. No, on znał każdy zakręt, każdy odcinek i jak myśmy wygrywali, w ogóle to był, z tego co się dowiedziałem, to był w ogóle szok dla Czechów, że jak my możemy z nim wygrać. Tak. Jak to jest możliwe, jak my możemy trzymać takie tempo. No przecież się tam nie urodziliście, prawda? No jak możecie. No jak to jest możliwe, no naprawdę, no tam czy tam Grzesiek, czy nie wiem, Kajetan próbuje, co roku idzie mu lepiej, ale w dalszym ciągu nie umie Kopeckiego ugryźć na tych odcinkach. No niestety, no oni są tak mocni, no Skoda jest tak zmotywowana do tego rajdu, że ona musi tam wygrać. Tam po prostu nie ma innego scenariusza i oni robią wszystko, są tak przygotowani. Ja już wiem, że Skoda w tym roku na dwóch, trzech odcinkach rajdu Barum teoretycznie testowała. No bo te odcinki się pokrywają, no ale oni sobie już testują. Przygotowują się do innych rajdów, ale oni sobie testują na
na odcinkach Ride Barum, no bo jeszcze można. To jeszcze można, termin, dokładnie. Bo dokładnie jeszcze można, a się nie wiadomo, czy ten odcinek pójdzie, czy nie, no ale powiedzmy, dobra, powtarza się... Jest duże prawdopodobieństwo, że pójdzie, to taki klasyczny ride. Jest duże prawdopodobieństwo, że pójdzie i oni już testują tam przed programem, czy przed... A powiedz Jarku, bo tu się nasuwa też pewne pytanie. Jak często te odcinki się powtarzają? No Ride Barum ma swój charakter, ale on wynika również z tego, że rajd jest rozgrywany na takich, a nie innych odcinkach specjalnych i te odcinki pewnie co roku są bardzo podobne. Są, no i, ale są bardzo trudne i właśnie dlatego to jest jakby problem na wszystkich, którzy przyjeżdżamy tam z zewnątrz, że naprawdę trzeba włapać dobre tempo od samego początku, nie wolno popełniać błędów, No chyba przede wszystkim był szok jakby też dla Czechów, że ten Lukianiuk tak szybko jechał w zeszłym roku, że on potrafił walczyć z Kopeczki. Ale to aż nieprawdopodobnie się patrzy na Lukianiuka, na jego jazdę, nawet z zewnątrz, prawda, analizując pewne momenty. Myślę, że tam była również dużo szaleństwa, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tam pewne zakręty, pewne miejsca były jechane nawet nie na 110%, ale więcej. No tak, ale to jedyna opcja, żeby z nimi wygrać. Tak. Jakby z tą czołówką czeską. No, czemu Martin, kiedyś taką oglądałem, znaczy wywiad z Martinem Prokopem. Martin Prokop stwierdził, że to jest bez sensu jeździć dla niego rajd, no bo to jest rajd samobójców. Mhm. Że tam wszyscy jeżdżą na pamięć, ćwiczą i tempo jest takie, że albo ktoś wygrywa, albo się ktoś rozbija. No, dokładnie, tak jest. A wam się udaje na takim rajdzie wygrać. Dobrym podejściem przede wszystkim, podejściem, tak jak mówiłeś, spokojnym, ale też spokojnym zdobywaniem doświadczenia i to doświadczenie w Czechach zdobywacie i bardzo dobrze, że to doświadczenie zdobywacie, chociaż początki były trudne w Czechach, prawda? No nie było łatwo, raczej brak doświadczenia, kilka rzeczy się włożyło na ten wypadek, ale wyszliśmy obronną ręką z całej sytuacji z rozbicia Subaru i tego startu na Walaszce. Mhm. Dzięki Bogu mamy partnerów bardzo silnych, wyrozumiałych i udało się wtedy ten sezon uratować. Dwa tygodnie później rajd Szumawę wygraliśmy w Ence i to był kamień serca. Bo to też taki moment trudny w karierze, bo też zapewne, nie wiem jak było naprawdę i ty wiesz o tym najlepiej, ale zazwyczaj w takich momentach, kiedy rozpoczyna się coś nowego i to nie idzie tak, jak delikatnie mówiąc byśmy chcieli, to jest również ryzyko, że taki program mógł w ogóle się zawalić już na samym początku. To było ciężko, naprawdę. Nikt się nie spodziewał, że się to tak, tak skończy, że już w drugim starcie i że to auto, z tamtego auta niewiele zostało. No tak. W zasadzie tam powiedzmy kilka elementów takich mniej ważnych, ale samochód rozebrany do zera. Prędkość była olbrzymia, bo myśmy tam, Halda czytała 198 wypadając z odcinka, więc jeżeli się prawie 200 wypada i ścina 5 drzew, to ciężko się spodziewać, że coś zostanie z tego samochodu. Najważniejsze, że wam się nic nie stało, to jest najważniejsza informacja, bo rzeczywiście ten wypadek, zresztą zarejestrowany przez kamery, nie wygląda dobrze, o ile wypadek może wyglądać dobrze, ale tam naprawdę i była prędkość i dynamika sytuacji była przeogromna. No ale to jest taki sport, to jest sport pełen emocji, pełen adrenaliny, nikt nie chce, żeby takie sytuacje się zdarzały, ale czasami jak w każdym sporcie nie wszystko wychodzi. Liczymy w tym, że coś takiego może się przydarzyć, ale wszystko robimy, żeby do tego nie dopuścić. Zdarzyło się. Obronną ręką. Zdarzyło się i możemy o tym zapomnieć. Możemy to wspominać jako kolejne doświadczenie, z którego weszliśmy obronną ręką i walczymy dalej. Tak, bo później już było tylko lepiej. A zeszły sezon zakończony tytułem mistrzowskim, wspaniałym tytułem mistrzowskim w, myślę, jednych z ciekawszych mistrzostw regionalnych. Mówię tutaj o mistrzostwach Czech, bo ilość samochodów tej najwyższej klasy, również rywalizacja w Ence, to budzi podziw po prostu. A kto nie wierzy, może jechać do Czech i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. No pewnie, zapraszamy jak najbardziej. W każdej rundzie, choćby w tym roku, rajd Walaszka, kilkanaście samochodów R5, URC, auta klasy GT, czyli Proszaki, ponad 30 samochodów, top półki, top level, więc naprawdę jest to oglądać. Jest to oglądać i stąd też decyzja o tym, że jedziecie do Czech?
Dlaczego na przykład nie zdecydowałeś się lat temu kilka, że kontynuujemy, robimy wszystko, żeby jeździć w Mistrzostwach Polski, tylko wybraliście taką drogę, no i konsekwentnie się tej drogi trzymacie, no i jak widać zbieracie owoce tej decyzji. No, dostaliśmy dobrą ofertę 2 lata temu na Subaru, a że cykl jest ciekawy, jest z kim się ścigać, więc no, ciężko było odmówić. No, nasi partnerzy zgodzili się na tego typu rozgrywki. Widzą w tym swoje cele marketingowe, ponieważ jest to jeden z rynków sprzedaży naszych partnerów, więc dobrze się to pokrywa i czerpią z tego korzyści. My jednocześnie startując już kolejny rok, mamy już swoją renomę, czy mamy już swoje wyrobione zdanie na temat cyklu, na temat tego, jak się tam jeździ. Dzięki temu udało się też znaleźć nowych partnerów na ten sezon. Orta Grady Sport jest naszym partnerem w sezonie 2017. Przygotowują specjalnie dla nas, kupili nowy samochód, nowego Forda R5. No i tak, i pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze w zeszłym roku podczas no taki bardzo ważny i dla Ciebie i ważny także dla mieszkańców imprezy w Ustroniu. Marzyłeś wtedy o samochodzie R5, mówiłeś, no to jest sfera marzeń, zobacz, że te marzenia mogą się spełniać i to jest, myślę, wspaniałe, bo no teraz już będziesz mógł walczyć i zresztą walczysz o jak najlepsze pozycje w klasyfikacji generalnej i nie patrzysz na tych zawodników, bardzo znanych zresztą zawodników, którzy są od lat wielu, czasami od nastu lat znani wszystkim kibicom rajdowym w Czechach, ale także poza granicami tego kraju, w mocnej lidze rajdowej i teraz no, możesz realnie nawiązywać z nimi walkę. No to jest takie spełnienie marzeń, bo tak. Pamiętam, jak jeszcze z kolegami jeździliśmy oglądać rajd Baron. Nie miałem wtedy jeszcze prawo jazdy, miałem tam kilkanaście lat, ze starszymi kolegami pojechaliśmy oglądać. Pamiętam właśnie, jak już Jan Kopecki tam, nie pamiętam, który to był dokładnie, 2001, 2002, Jan Kopecki już jechał Octavią WRC, fabryczną Skodą i byłem jako kibic i oglądałem i tak marzyłem, no fajnie by było kiedyś pojechać taki rajd. No tak. I po czasie jakby... No i po czasie wsiadasz do samochodu, który jest, no można powiedzieć, konkurencyjny, prawda? I popatrz jakie no, doświadczenie w mocnych samochodach ma ten gość. No, a ty wsiadasz i potrafisz pokazać, że no Polak potrafi, tak? Polak potrafi. Nam jeszcze trochę brakuje do tej fabrycznej Skody. No będziemy wszystko robić, żeby być jak najbliżej. No ale to są już zawodowcy. No, na pewno no, nie jest łatwo. A dlaczego Ford Fiesta, powiedz, R5? Ten wybór robi się coraz bardziej ciekawy i różnorodność samochodów R5 jest również dobra na rynku, a wy wybraliście Forda. Braliśmy Forda z kilku przyczyn. Przede wszystkim to, że jakby zasięgałem opinii różnych kierowców. Z tego co wiem, Ford jest łatwiejszy w prowadzeniu, znaczy nie w opiniach. Tak mi doradzono, że akurat... No znasz kilku użytkowników R5 i to takich, którzy potrafią tym samochodem bardzo szybko jeździć, no, prawda? Kajetan, tak. Mój sąsiad też od kilku lat też się ściga Fordem i też kilka tam ciekawych rzeczy na temat tego samochodu mi podpowiedział. No takie sąsiedzkie rady, powiem ci, są dobre zazwyczaj, prawda? No, jak sąsiad poradzi, no to warto iść w tym kierunku, no, prawda? Nie ma co narzekać. Dokładnie. Już sama stajnia jako Orsak zaproponował bardzo dobre warunki, między innymi to, że mamy jakby ich sponsora na samochodzie, czyli oni jakby dokładają się do nam do budżetu. Wykorzystując nasz tytuł mistrza grupy L, znaleźli sponsora i dzięki temu mogli nas wesprzeć nasz budżet. Więc to jakby to są takie jakby cele, wspólne cele, dążenie do pewnych tytułów potem ułatwia niektóre rzeczy. A powiedz, mówisz już po czesku? No, staram się. Starasz się. No trudno chyba, znaczy można się oczywiście po polsku porozumieć, czy też po angielsku, ale jak się jeździ w Czechach, no to trzeba troszeczkę po czesku mówić, prawda? No, dużo rozumiem. No, czasami gorzej wychodzi mi mówienie, ale dużo rzeczy rozumiem. Oni też już, powiedzmy, zaczynają łapać polski, nie jest źle. Nie jest źle. To kolejny sezon, który spędzacie w Czechach i ten sezon rozpoczęliście dobrze. Powiedz, jakie pierwsze wrażenia z testów samochodem R5, z testów wykonane przez kierowcę, który szybko jeździć potrafi, samochodem grupy N. Co pierwsze, jakie pierwsze wrażenie miałeś, co cię uderzyło po przesiadce do samochodu R5? To
mnie uderzyło, uderzyła mnie sterowność tego auta. Że on jest taki mega posłuszny, taki wdzięczny, że moc tak jakoś nie poraża, bo tam dwulitrowe Subaru to 2 litry, a nie 1,6, więc tutaj jakby moc to nie, ale wrażenia nie robi, ale zawieszenie, układ kierowniczy to jest taki to na 200 go-kart, który tak zachowuje się dosłownie jak go-kart. W takiej większej skali, prawda? Dokładnie ale znowu jest szybciej, przede wszystkim jest szybciej w zakręcie, nie jest szybko w tych powiedzmy najszybszych zakrętach, no bo Subaru uzyskiwało większą prędkość maksymalną. Ja pamiętam na rajdzie Barum w tym roku Halda nam tam 202 chyba, czy 203 pokazała na odcinku. Fiesta tam odcina się 188, 185 jest prędkość maksymalna Fiesty, więc tym samochodem nie można tak szybko jak Subaru, ale w tych wszystkich powiedzmy średnich zakrętach, między 100 a 150 jest dużo szybciej. To pamiętam, jak Filip Niwec wspominał, że no porównanie Subaru właśnie z jazdą samochodem R5, czy to Fordem, czy Skodem jest takie, że w Subaru trzeba wysłać maila do Japonii, jak się chce skręcić i przychodzi odpowiedź, tak, możecie skręcić i mniej więcej takie jest porównanie, a w Fordzie tego robić nie trzeba, czy w ogóle w samochodzie R5. No, one strasznie posłuszne, czy inaczej, no, to jest auto z krwi i kości budowane do sportu, no musi być szybsze, więc a tam Subaru czy Lancer auto seryjne przerobione do sportu, więc no tak. Już tam zamysł grupy jest. Zresztą też fantastyczne, prawda? Fantastyczne i tutaj, no pamiętam, zapewne wiele lat temu marzyłeś o tym, żeby jeździć czteronapędowym samochodem, żeby jeździć Subaru na przykład. Te marzenia się spełniają, zobacz, że można iść jeszcze dalej, a są przecież jeszcze samochody w WRC, to musi być cudowna sprawa, prawda? No to już... To trudne do wyobrażenia. Marzyć, bo będzie szkoda, nie? No, ale nie, naprawdę... No warto jakby dążyć do celu, bo się udaje. Cele się tak, dokładnie, trzeba marzyć wysoko. Te marzenia twoi sąsiedzi też mają i zobacz, że tak podążasz takimi śladami, jeżeli chodzi o samochody przynajmniej twoich sąsiadów. Jesteś coraz bliżej, zobacz, Kajetan Kajetanowicz też spędził w Subaru dobre lata, bardzo dobre lata, wychował się na tym samochodzie praktycznie rzecz biorąc. No i te najlepsze sukcesy w tym samochodzie przychodziły, te największe sukcesy. Później przesiadka do samochodu R5, Mistrzostwa Europy. No tak, a jak długo zamierzacie spędzić, czy jak dużo czasu zamierzacie spędzić w Czechach? O tak. O, to ciężkie pytanie. No, na razie nie mamy co rezygnować. Świadomie wybraliśmy Czechy, bo były rozmowy z naszymi partnerami, żeby jeździć w Polsce, ale Kilka rzeczy nas motywowało, żeby jeździć w Czechach. Przede wszystkim konkurencja, przede wszystkim odcinki, bo bardzo, bardzo mi się podobają czeskie. Mimo że wszystkie asfaltowe, to każdy rajd jest inny. Każdy rajd jest w innym terenie, każdy rajd charakteryzuje się czymś innym. I to naprawdę... I rajderzy w Czechach, mistrzostwa czeskie, rajdowe mistrzostwa Czech mają także ciut więcej kilometrów, prawda, od mistrzostw Polski. Nie ma takiej dużej różnicy. Też jest półtorej dnia, bo przeważnie, ale tam co mi się podoba najbardziej są nocne odcinki, czego w Polsce brakuje. Przeważnie rajd zaczyna się w piątek powiedzmy odcinkiem testowym do południa i potem mamy przerwę i na przykład start honorowy jest o godzinie 17. Pierwsza pętla, jest to jasno, ale już druga pętla piątkowego etapu już jest ciemna. I to mi się najbardziej podoba, bo lubię jeździć po piątku. No ale spoglądałeś na Polskę, tak jak mówiłeś, i na pewno widziałeś także listę zgłoszeń do pierwszej rundy Intercar rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, czyli do 45. rajdu świńskiego Krause. Jak ci się ta lista podoba, powiedz? No to są wszyscy zawodnicy, ale tak. Trzeba trzy razy więcej. No tak. Wiesz co, patrzę na to z tej perspektywy, że jeżeli ten sezon, za co mocno trzymam kciuki, pójdzie wam dobrze w Czechach, i nabierzecie bardzo dobrego doświadczenia w aucie R5, no to w przyszłym roku powiem ci, nie bałbym się zaryzykować stwierdzenia, że bylibyście takimi murowanymi faworytami do tego, aby walczyć naprawdę o zwycięstwa w poszczególnych rajdach. No chciałbym, naprawdę staramy się, pracujemy, nie od razu Kraków zbudowano, więc na pewno mamy dużą pracę przed sobą.
Już po pierwszym rajdzie wiem, nad czym muszę pracować, mamy swoje przemyślenia. Cieszę się, że nie tylko ja, bo tam inżynier już ma jakiś plan na najbliższe testy i każdy myśli, każdy analizuje, co należy zrobić, nad czym myśleć tak, żeby było jak najszybciej, jak najbezpieczniej. Na pewno no to jest praca, ale to nie jest praca, która przyjdzie łatwo i na pewno nie jedne, nie drugie, a na pewno trzecie testy, to wszystko, no musimy to po prostu wyjeździć swoje i myślę, że na pewno będzie coraz lepiej. Tak, i myślę, że trzeba to składać w całość, ale dobrze by też było, gdybyście się zaprezentowali przed polskimi kibicami. Powiedz, czy w tym roku jest szansa na to, że w Polsce się pojawicie na rajdzie, na przykład rzeszowskim? No nie ukrywam, że pracujemy na tym. No bardzo chcielibyśmy pojechać ten rajd. Byłaby to dobra rozgrzewka przed rajdem Barum, która jest kolejną rundą mistrzostw Europy. Jest kolejnym rajdem asfaltowym i to się tak wszystko fajnie by poskładało w jedną całość. No ale no, realia kosztów startu takim samochodem, no to no, trochę nas jakby... No te stawki, prawda, idą do góry i popatrz, jakbyś porównał na przykład koszty startów, jak zaczynałeś swoją przygodę z rajdami samochodowymi, a teraz, no to musi być różnica widoczna, prawda, gołym okiem. Niestety, a rajd, w ogóle runda mistrzostw Europy to jest długi rajd kilometrowo, tak. Powiedzmy runda mistrzostw Polski, mistrzostw Czech, no to powiedzmy 150-170 kilometrów OS-owe. Runda mistrzostw Europy to już jest 220-230 plus testowy, więc jakby, a takie auta jakby no, płacone są, czy my wynajmujemy od ilości kilometrów. Tak. I już jakby rajd jest, no, przez samą liczbę kilometrów już robi się drogi. Do tego zużywamy odpowiednią większość ilość opon. No i to tak wszystko niestety składa się w jeden duży budżet. No będziemy na tym pracować. Mam nadzieję, że się to uda poskładać i pojedziemy ten rajd, szczególnie, że w Czechach jest przerwa akurat taka prawie dwumiesięczna, bo ostatni rajd tam jest początek lipca, no i mamy przerwę do rajdu Barum, czyli koniec sierpnia. Może się to uda. No, takie wakacyjne plany, można powiedzieć. W Czechach ta przerwa będzie właśnie w okresie wakacyjnym, ale ta przerwa, tej przerwy nie ma teraz, no bo już za chwilkę no jedziecie kolejny rajd w Czechach. No, my mamy teraz naprawdę taki intensywny okres, bo mamy praktycznie co trzy tygodnie rajd, tak. Bo teraz mamy, w przyszłym tygodniu mamy Szumawę, bodajże do następnego rajdu, tam mam 20 dni przerwy, kolejny rajd i tak co 3 tygodnie impreza, kolejna runda. Akurat tutaj w Czechach mamy dosyć intensywnie, bo teraz do czerwca mamy 5 rajdów pod rząd i no, nie ma chwili przerwy. No piękna sprawa, powiedz, jak ci się to wydaje godzić z twoim życiem zawodowym i życiem prywatnym? No właśnie ja nie jestem kierowcą zawodowym, tak jak Kajetan czy Kopetki, więc ja muszę iść do pracy. Codziennie rano o 7 wychodzę z domu i a tam 17-18, więc nie ma łatwo. Do tego jeszcze żona, dwójka dzieci i najlepiej jakby moja doba tak miała 30 parę godzin, to bym wszystko zdążył zrobić. No nie ma, ale wiesz, no to... Po wielu latach będziesz wspominał, będziesz patrzył na puchary i będziesz ja opowiadał dzieciom. Tak, absolutnie. Ja nie żałuję w ogóle tego, co się dzieje. Cieszę się, że mam co robić i ja muszę być bardzo zorganizowany. Powiem w ten sposób. Nie mam czasu za bardzo na jakieś takie... No pewnie jakbyś miał mniej zajęć, to pewnie byłoby ciężej wykonać połowę z tych zadań, takie mam wrażenie. I często tak ludzie mają, że dobrze, że jest natłok pewnych rzeczy, dobrze, że jest tempo, bo czujemy, że żyjemy. No i zobacz, jakie fajne cele udaje się osiągać, prawda? Tak, tak. Tylko no, trzeba się zorganizować, trzeba chcieć przede wszystkim. A że też wydaje mi się, że to jest tak, jak człowiek ma jakiś cel i walczy, że zawsze co roku myśmy o jakiś tytuł walczyli, to zawsze z kim było walczyć, że zawsze ta klasa była pełna, że zawsze były jakieś mocne samochody, że zawsze co roku jakiś tytuł, czy to rajdowy Puchar Polski, czy to Mistrzostwa Polski, czy to Mistrzostwa Czech, zawsze co roku jest o co walczyć, to chyba człowiekowi się chce i chyba o to chodzi. No to powiem ci tak, oby się chciało, to jest jedna rzecz, a zdarzają ci się jeszcze testy z Kajetanem wspólne? No rzadziej, powiem szczerze, że rzadziej, bo się to trochę tak te cykle rozjechały, bo kiedyś jak startowaliśmy w Polsce ja i on, to było częściej.
no, rundy Mistrzostw Europy to też jest intensywne przygotowanie, tym bardziej, że te rajdy są daleko. Ja też, powiedzmy, te rajdy już nie mam w Polsce, czyli też częściej testuję w Czechach niż u nas. No i rzadziej, no ale staramy się gdzieś spotkać, zawsze coś porozmawiać, wymienić jakieś sugestie, tym bardziej, że Kajetan ma więcej doświadczenia, więc zawsze staram się coś tam wyciągnąć ciekawego. Każdy pracuje jakby na swój sukces. Dokładnie tak, no ale to Jarku, trzymam kciuki, żebyście jeździli w podobnych cyklach, w tych samych cyklach. Wtedy będzie po prostu łatwiej, prawda? Mam nadzieję, że właśnie kolejny... I niekoniecznie życzę Kajetanowi, żeby jeździł w Czechach, żeby tutaj była jasność, dobrze? No właśnie w tą drugą stronę. W drugą stronę, oczywiście. Europę, bo takie Azory, Gran Canaria to takie... No wiesz tam... Ciekawe przygody. Kawałek jest, ale warto. Jarku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Jarek Szeja był naszym gościem dzisiaj w audycji, odcinek specjalny. Życzę Tobie, Twojej rodzinie, całemu zespołowi wszystkiego dobrego z okazji świąt wielkanocnych. Obyś troszeczkę mógł odpocząć i naładować baterię przy pięknej, mam nadzieję, pięknej słonecznej pogodzie i żeby ta wiosna była dobra po prostu. Tak, przede wszystkim ja jako chciałbym złożyć może nie tylko od siebie, ale od całego zespołu GK Forge Rally Team, że wszyscy pracujemy, inaczej, ja się czuję jako jedna wielka rodzina, że ci ludzie, z którymi angażują się tak samo jak ja, chcą pomóc, chcą robią wszystko po to, żeby ten wynik był dobry, żeby nasz plan, nasz projekt się udał i dlatego też wszystkim życzę na te najbliższe dni chwili oddechu, chwili refleksji i naprawdę takich rodzinnych i spokojnych świąt. No, ja już wyjeżdżam w poniedziałek na testy. No to święta będą niepełne, więc... No tak, ale jest jeszcze ten weekend krótki, ale jest, prawda? Więc w poniedziałek po południu jadę na testy, więc też święta, ale tak powiedzmy na walizkach. Święta na walizkach. A te słowa wypowiadał dla Państwa Jarek Szeja. Jarku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki i będziemy się łączyć jeszcze w tym sezonie, okej? Dziękuję serdecznie. Trzymaj się.